Magda Żakowska, dobry wieczór Państwu. To już kolejny dzień, gdy Wyż Skandynawski czuwa nad dobrą pogodą. Dobrą, bo suchą i ciepłą. Ten wyż zaciąga ciepło ze wschodu kontynentu. Przed nami bardzo pogodne najbliższe godziny. W wielu miejscach noc będzie nawet bezchmurna. Jedynie w pasie północnym trochę pierzastych, prześwitujących chmur, a w drugiej części nocy na północnym wschodzie mogą tworzyć się bardzo gęste mgły. Wiać będzie słabo ze wschodu i południowego wschodu. Poranek dość ciepły na północy i w centrum, od 13 do 11 stopni, chłodniej na południowym zachodzie. Tu temperatura spadać może do 10 stopni. I oczywiście na przedgórzu Karpat poranek rześki na termometrach od 8 do 6 lub do 5 stopni. Jutro od rana w całym kraju dużo słońca, niewiele chmur, a w wielu regionach nawet czysty, bezchmurny błękit. Ciepło na południowym zachodzie na termometrach od 21 do 23 stopni, w centrum, na północy lokalnie do 25, nawet do 26 stopni wzrośnie temperatura i jedynie w Zakopanem 17, no może maksymalnie tam 18 stopni. Wiać będzie słabo z południowego wschodu. Również w regionie w nocy pogodnie, a nawet bezchmurne niebo. O poranku dość ciepło, bo 13 lub 12 stopni, powieje słabo z południowego wschodu. Jutro pogoda nie zmieni się. W sobotę od rana dużo słońca, po południu nawet bezchmurne niebo i ciepło. Temperatura wyrównana będzie około 24 lub 25 stopni. Ciśnienie delikatnie teraz powędruje w dół. Jutro w południe barometry pokażą 1019 hektopaskali. W niedzielę ciepło, 25 stopni, bezchmurna pogoda. W poniedziałek niewiele niegroźnych obłoków i również ciepło, do 24 stopni. We wtorek słońce na przemian z przelotnymi opadami. Nadal popłynie ciepłe powietrze i we wtorkowe popołudnie temperatura wzrośnie do 23 stopni. Do zobaczenia.